PySpark. Samo narzędzie zyskało ogromną popularność w ciągu ostatnich lat. Wykorzystywane jest ono na stanowiskach powiązanych z Data Engineeringiem, Data Science czy Data Analysis. Czyli jak widzisz, wszystko co związane jest z danymi, związane jest również z Apache Spark. Nic dziwnego, Apache Spark pozwala naprawdę na ogromne możliwości jeżeli chodzi o przetwarzanie i transformację danych ale również pozwala na przetwarzanie tych danych w czasie rzeczywistym mówimy tutaj o Apache Spark Streaming czy wykorzystanie jego modułów do machine learning oraz deep learning mowa tutaj o Apache Spark MLlib Natomiast mój kurs jest poświęcony podstawom tego narzędzia, abyś mógł lub mogła w prosty i przyjemny sposób rozpocząć swoją przygodę właśnie z PySparkiem. W ramach tego kursu pokażę Ci, jak skonfigurować swoje środowisko pracy w systemie operacyjnym typu Linux. Będziemy tutaj wykorzystywać Jupyter Lab, a następnie pokażę Ci, jak stworzyć sesję Sparka. I rozpoczniemy pracę z danymi. Opowiem Ci, czym jest data frame, jak go zaimplementować oraz jak utworzyć do niego schemat danych. Następnie po utworzeniu naszego, że tak powiem, wiaderka z danymi, pokażę Ci, jak wyświetlać z niego informacje oraz sortować. Nie zabraknie również ograniczania ilości wyświetlanych wierszy. Czy definiowania aliasów dla naszych kolumn. Oczywiście, jeżeli mówimy o danych, nie mogą zabraknąć filtrowania, agregacji czy łączenia zbiorów danych w jeden. Jako, że Apache Spark, czyli wcześniej wspomniany przeze mnie PySpark, to nie tylko polecenia, które znamy z języka zapytań SQL, to również własne funkcje użytkownika oraz mapowanie, czyli metoda map, która można powiedzieć jest czarnym koniem całego tego narzędzia. Jako, że pracujemy z danymi, no to oczywiście będziemy je odczytywać przykładowo z plików. W materiałach dołączonych do tego kursu można znaleźć kilka przykładowych zbiorów danych, ale oczywiście po pracy i transformacji tych danych należy je zapisać do pliku. Pokażę Ci, jak to zrobić, omówię Ci wspierane formaty danych przez PySparka oraz pokażę Ci sztuczkę w postaci Spark SQL. Zatem nie trzymam Cię dłużej na wstępie i słyszymy się na pierwszej lekcji. Powodzenia!